Mikołaj Sokół, zapraszam na kolejny odcinek Sokolim Okiem. Jesteśmy po Grand Prix Włoch, wyścigu, który myślę na długo zapadnie w pamięci nas wszystkich. Dwa główne tematy, które chciałbym przy tej okazji poruszyć. Dwa, więc sobie zrobimy to w dwóch odrębnych odcinkach. Tak chyba też będzie i bardziej to lekkostrawne dla Was. Tym drugim tematem będzie to, dlaczego ten wyścig był zły dla faworytów, a dobry dla całej Formuły 1. Napisałem już o tym posta na Twitterze, który wzbudził takie trochę mieszane reakcje, więc lepiej by to było sobie wyjaśnić po prostu, mówiąc dokładnie, co mam na myśli. A pierwszym tematem oczywiście kara. Kara dla Lewisa Hamiltona i dla Antonio Giovinazziego. O tym też warto pamiętać, bo tak wszyscy mówią, że kara dla Hamiltona, ale tak naprawdę dwaj kierowcy zostali ukarani za zjazd do alei serwisowej, gdy ta była zamknięta. Dopiero teraz odsłuchałem sobie na spokojnie taki zapis powyścigowej rozmowy z Michaelem Massim, z dyrektorem wyścigu, który dość dokładnie wszystkie tematy porusza i teraz tak na spokojnie już możemy sobie o tym pogadać. Przede wszystkim, dlaczego tak ważne jest uważanie na lekcjach i czytanie instrukcji. No tak w skrócie możemy powiedzieć o tych kłopotach, które spotkały Hamiltona i Giovinazziego. To wszystko właśnie wynikało z niedostatecznego przygotowania zarówno kierowców, jak i samych zespołów Mercedesa i Alfy Romeo. Ale od początku zacznijmy, dlaczego w ogóle aleja serwisowa była zamknięta. Kevin Magnussen zatrzymał się na poboczu za wyjściem z paraboliki, pomiędzy wyjściem z paraboliki a zjazdem do alei serwisowej. Miał awarię w swoim samochodzie, dostrzegł, że jest tam przerwa w barierach zaznaczona pomarańczowym paskiem, jak to zwykle jest, zwykle cały czas na każdym torze, każde takie miejsce oznaczone kolorem pomarańczowym. Zjechał, zatrzymał się bardzo mądrze właśnie w tym miejscu, ale nie do końca w sumie, bo nie było to miejsce, które jest dostosowane do tego, aby samochód schować za barierę. Tam dalej była siatka, sama przestrzeń była zbyt wąska, to był po prostu posterunek sędziowski, a nie miejsce, które służy do ewakuacji zepsutych samochodów z toru. I Michael Massey podkreślił, przypomniał jakby po wyścigu, że takie miejsce, które są przeznaczone do wyciągania samochodów, tamten pomarańczowy pasek jest po prostu szerszy, więcej tego pomarańczowego koloru jest. Natomiast taki cienki paseczek oznacza, że jest to tylko posterunek sędziowski. Warto pamiętać, że też na przykład miejsca, w których są gaśnice, również są oznaczone odpowiednio przy barierach. O tym też każdy kierowca gdzieś tam z tyłu głowy powinien pamiętać. No ale Magnussen też nie za bardzo miał wyjść innego miejsca w tym momencie już nie było. Musiałby jechać tak naprawdę dalej, aż do samej alei serwisowej. To wszystko się działo przy samym zjeździe, więc dyrekcja wyścigu postanowiła, że aleja serwisowa zostanie w tym momencie zamknięta. I jak o tym kierowcy zespołu są informowani? Warto zacząć od takiego dokumentu, który nazywa się Event Notes. To są wytyczne publikowane przez dyrekcję wyścigu, przez Michaela Massiego przed każdym wyścigowym weekendem. Jest to dokument, który liczy kilka stron, później są jeszcze diagramy, mapki na samym końcu i ten dokument jest szczegółowo omawiany podczas czwartkowej odprawy z kierowcami i piątkowej odprawy z menedżerami zespołów, z dyrektorami sportowymi, z przedstawicielami każdej ekipy, którzy po prostu muszą na takim spotkaniu się zjawić. Często bywa, że w trakcie weekendu te event notes, te wytyczne są uzupełniane bądź poprawiane. Wtedy zostaje wydana jakby kolejna wersja. Zmiany są zaznaczone kolorem fioletowym, więc zawsze wiadomo, co tam nowego się w tych wytycznych pojawiło. I teraz tak, te wytyczne mają kilka części, w zasadzie szkielet takich wytycznych jest taki sam podczas każdego wyścigowego weekendu i tam są omawiane takie sprawy, jak procedury przy niebieskich flagach, procedury przy żółtych flagach, właśnie zamknięcie alei serwisowej, wszystkie rzeczy, które jakby dotyczą powiedzmy bezpieczeństwa, kwestii proceduralnych. Są też rzeczy, które są obowiązkowe, jakby widnieją w harmonogramie każdych tych wytycznych, każdego spotkania, natomiast zmieniają się z wyścigu na wyścig i zawsze też są omawiane. Przykładowo, gdzie i w jaki sposób wykonujemy próbne starty na końcu alei serwisowej, w jaki sposób, w którym miejscu są umieszczone takie bramy na prostej startowej, z których usuwa się samochody, które nie ruszą do startu, do okrążenia rozgrzewkowego. No i właśnie kwestie związane z zamknięciem alei serwisowej, z sygnalizowaniem tego, również są jakby zmienne. Podczas każdego wyścigu, na każdym torze jest to inaczej skonfigurowane, ale to właśnie jest poruszane, omawiane szczegółowo w czasie tych odpraw. No jeżeli ktoś słyszy po raz 10 w danym sezonie, że przy żółtych flagach trzeba zwolnić, a niebieska flaga, no to masz najpierw ostrzeżenie przy 3 sekundach, później sekunda i dwie, to już trzeba ustępować. No to wiadomo, że jakiejś większej uwagi do tego się nie przywiązuje. No ale są też właśnie elementy, które z weekendu na weekend się zmieniają, jak właśnie
sposób sygnalizacji zamknięcia alei serwisowej. I akurat na Moncy dość niefortunnie to było skonfigurowane. Dwa panele świetlne, numer 16 i 17, na zewnętrznej zakrętu parabolika, dość daleko od samej nitki toru i też w miejscu, w którym kierowca no, jednak nie patrzy w lewo, gdzieś tam szeroko na pobocze i nie szuka tam jakichś informacji czy wskazówek. Kolejna rzecz jeszcze jest taka, że takie panele pokazują tak naprawdę różne informacje. W przypadku neutralizacji są to litery SC, migające żółte przy okazji żółtych flag, więc tak naprawdę zorientowanie się, że gdzieś tam daleko, po lewej stronie, jest akurat wyświetlany czerwony znak X, który oznacza zamknięcie alei serwisowej, no, trzeba zdawać sobie z tego sprawę i wiedzieć, czego szukać, bo tak jakby mimowolnie, kątem oka, trudno jest się zorientować w tej całej sytuacji. Nie mówię oczywiście tego po to, aby usprawiedliwiać Lewisa Hamiltona, ale fakt jest taki, że tutaj głównym problemem było zachowanie zespołu, który nie uprzedził Lewisa, nie zareagował, nie zorientował się, nie zdążył w tej sytuacji podjąć odpowiednich kroków. Co ciekawe, oczywiście kierowcy mówili, że taka procedura zdarza się na tyle rzadko, że w zasadzie no, nie każdy jest z nią za pan brat. W 2016 roku w Brazylii była taka sytuacja i tam też Daniel Ricciardo złamał ten przepis, jechał dalej serwisowej. Dostał wtedy karę 5 sekund, ale o samej karze jeszcze za chwilę. Najpierw to, w jaki sposób zespół o tym się dowiaduje, że jest zamknięta aleja serwisowa. Po pierwsze, na jednym z ekranów na stanowisku dowodzenia jest wyświetlana mapka toru i na niej, jeżeli mamy na przykład czerwoną flagę w całej sesji, to cała nitka toru zapala się na kolor czerwony i naprawdę bardzo trudno jest to przeoczyć. Jeżeli zamknięta jest aleja serwisowa, to odcinek prostej startowej, tam gdzie jest aleja serwisowa, również jest zaznaczany kolorem czerwonym. Do tego na live timingu, który składa się z czterech ekranów, tam mamy na ekranie pierwszym czasy okrążeń dokładne co do jednej tysięcznej sekundy razem z sektorami. Sektory są co do jednej tysięcznej. Na drugim ekranie mamy sytuację kolejno, kiedy kierowcy mijają linię mety, linię pomiaru czasu, to tam wyświetlają się po kolei w kolejności ich czasy. Ekran trzeci, który w tym akurat temacie jest najważniejszy, tam jest szczegółowa prognoza pogody, warunki na torze i informacje od dyrekcji wyścigu. Później jest jeszcze ekran czwarty, też są czasy okrążeń, ale tam sektory są do jednego miejsca po przecinku. I właśnie na tym trzecim ekranie, na stronie trzeciej live timingu są pokazywane informacje typu właśnie temperatura 2 godziny przed rozpoczęciem sesji, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pewne aspekty związane z operowaniem całym samochodem. Status właśnie toru, czy jest żółta flaga, w którym sektorze, który kierowca gdzieś wypadł z toru, ściął zakręt, takie informacje są tam po prostu na bieżąco pokazywane i uzupełniane. I o godzinie właśnie 15:41, tuż po tym, jak ogłoszono neutralizację, pojawił tam się komunikat, że aleja serwisowa jest zamknięta. I Mercedes to przeoczył. Te obydwa sygnały, po których zespół się orientuje, że aleja serwisowa jest zamknięta. Lewis Hamilton nie zorientował się, że te dwa wyświetlacze pokazują czerwone X-y. Zorientowała się osoba, która pracuje w centrum dowodzenia w Brackley, w siedzibie zespołu. Szybko poinformowała ekipę, że aleja serwisowa jest zamknięta, ale to już było parę sekund za późno. Czy generalnie to wszystko było bardzo na styk, bo od momentu zamknięcia alei do wjazdu Hamiltona, czyli do momentu, w którym znalazł się już w alei serwisowej, minęło 12 sekund. Jeżeli to byłaby różnica, nie wiem, 2-3 powiedzmy sekund, no to wtedy podejrzewam, że sędziowie podjęliby decyzję, że już Hamilton zjeżdżał, kiedy została zamknięta aleja, już było jakby za późno, żeby się wycofać, wrócić na tor, jakby fizycznie nie było takiej możliwości. No i też mogło to być oczywiście niebezpiecznym manewrem. U Giovinazziego to było trochę jaśniejsze, bo tam minęło 67 sekund od zamknięcia alei do jego zjazdu, więc naprawdę było mnóstwo czasu, żeby się zorientować w sytuacji. Też jakby widząc, co robią inni, to znaczy, że jednak część samochodów nie zjechała, została na torze. Można było się zastanowić, co tak naprawdę jest grane i szybko się zorientować, zerkając chociażby na odpowiedni ekran na live timingu, jaka jest sytuacja. Więc to jakby kwestie karnie nie ulegało wątpliwości, chociaż Hamilton podczas przerwania wyścigu, podczas czerwonej flagi udał się do pokoju sędziów i osobiście odczytuję to jako zachowanie bardzo ambitnego kierowcy, który po prostu nie składa broni. Chce się dokładnie dowiedzieć, co się wydarzyło, chce sprawdzić, czy nie ma jakiejś furtki, jakiejś możliwości właśnie tej różnicy czasowej, chociażby pomiędzy ogłoszeniem zamknięcia alei, a zjazdem do niej, żeby tutaj spróbować coś wyszarpać. I tu nie chodzi o to, żeby obalać decyzję sędziów, czy jakoś z nimi polemizować, tylko po prostu sprawdzić każdą możliwą furtkę, każdą ewentualność, żeby takiej kary uniknąć. I to chyba charakteryzuje właśnie kierowców, którzy no naprawdę są ambitni, zawsze chcą osiągać jak najlepsze wyniki i jak to się po angielsku mówi, zaglądają pod każdy kamień, żeby
przewagę zyskać, przewagę sobie wyrobić albo rozwiązać jakiś problem. Więc tutaj nie chodziło o to, że nie wiem, chciał protestować, komuś się wypłakać albo grozić, tylko po prostu zrozumieć sytuację, dokładnie to, co się wydarzyło. Sędziowie pokazali mu nagrania z jego kamery pokładowej, pokazali, gdzie te X-y czerwone były, pokazali oś czasu, jak to wszystko wyglądało, no i po prostu wytłumaczyli mu, dlaczego ta kara się Hamiltonowi należała. Warto też podkreślić różnicę pomiędzy dyrektorem wyścigu Michaelem Massim a sędziami. Podczas każdego wyścigowego weekendu decyzje o karach podejmują właśnie sędziowie. Dyrektor wyścigu może zwrócić uwagę sędziów na jakieś konkretne sytuacje na torze, natomiast to do nich należy rozstrzyganie, badanie tych sytuacji i wymierzanie kar. O tym bardzo chętnie zapominano, kiedy dyrektorem wyścigu był świętej pamięci Charlie Whiting. Oczywiście on jest taką jakby osobą kontaktową. Jeżeli kierowcy mają jakieś zastrzeżenia czy zespoły, to komunikują się przede wszystkim właśnie z Charliem, ale kwestie związane z karami, kwestie związane z incydentami, to wszystko rozpatrują sędziowie, więc jakby łatwo było posądzać Whitinga, czy teraz ewentualnie Massiego o stronniczość, natomiast no, takie rzeczy po prostu nie leżą w ich gestii. Oni mogą zlecać sędziom, żeby przyjrzeli się jakiejś sytuacji, zwracać ich uwagę na pewne konkretne wydarzenia na torze, natomiast rozstrzyganie, podejmowanie werdyktów, decydowanie o karach to jest właśnie już gestia panelu sędziowskiego, czyli trzech sędziów plus jednego doświadczonego byłego kierowcy wyścigowego, który pełni rolę doradcy. Tutaj oczywiście pojawiły się pytania, dlaczego Giovinazzi dostał karę znacznie szybciej niż Lewis Hamilton, ale też warto pamiętać o tym, że sędziowie każdy przypadek jednak rozpatruje indywidualnie. Tutaj była chociażby ta różnica czasowa 67 a 12 sekund. No i trzeba po prostu tam wszystkie odpowiednie procedury dochować, jeśli chodzi o rozpatrywanie incydentu, wymierzanie kary, później pisanie uzasadnienia, rozsyłanie tego do zespołów i do mediów. To wszystko też zajmuje czas, to wszystko jest robione jakby sekwencyjnie po kolei. No i oczywiście akurat był dość gorący okres w wyścigu. Mieliśmy najpierw neutralizację, później wypadek Leclerca, gdzie też trzeba było podjąć decyzję, co dalej z tą sytuacją, czy przerywamy wyścig, co się dzieje. To jest oczywiście po stronie samego dyrektora wyścigu, ale sędziowie też cały czas muszą uważać na wszystko, co się dzieje, więc tutaj pewne przesunięcie czasowe oczywiście było, natomiast no, nie ma to jakby żadnego znaczenia i żadnego wpływu. Wracając jeszcze do tej kwestii Daniela Ricciardo i tej jego 5-sekundowej kary za takie wykroczenie w Brazylii. Wtedy były też okoliczności łagodzące, to znaczy deszcz, słaba widoczność, też różnica czasowa niewielka pomiędzy ogłoszeniem decyzji a samym faktycznym zjazdem. Natomiast najważniejsze jest to, że od tamtej pory, ponieważ niektóre zespoły wtedy wyrażały oburzenie, że jak to takie poważne przewinienie, a tylko 5 sekund kary i to w ogóle ci, którzy zostali na torze, stracili znacznie więcej niż Ricardo po doliczeniu tych 5 sekund kary. No ale warto pamiętać, że właśnie po tej sytuacji w przepisach pojawił się jasny zapis. Za zjazd do alei serwisowej, gdy ta jest zamknięta, automatycznie kara 10 sekund postoju w boksie, czyli największa kara czasowa, jaką sędziowie mogą podczas wyścigu wymierzyć. Także tutaj absolutnie też nie było żadnej dyskusji, żadnego polemizowania z takim właśnie werdyktem. No i oczywiście jeszcze na koniec jeden poboczny wątek, na który zwrócił uwagę Lando Norris, czyli możliwość zmiany opon podczas przerwania wyścigu czerwoną flagą, skoro już tak jesteśmy przy kwestiach sędziowskich. Michael Massey powiedział dziennikarzom podczas tej powyścigowej odprawy, że owszem, zdaje sobie sprawę z tego, że jakby są protesty, głosy oburzenia na ten przepis, natomiast i oczywiście można tutaj pracować nad zmianą tego przepisu, natomiast do końca tego sezonu na pewno to pozostanie bez zmian. Osobiście też jestem zdania, że niezależnie od tego, jaki to byłby przepis, to znaczy albo zakazana zmiana opon, albo dozwolona, to i tak zawsze po każdym wyścigu, w którym dochodzi do takiej sytuacji, znajdą się osoby, kierowcy, zespoły, kibice niezadowoleni, że mamy akurat takie przepisy. No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której któryś kierowca mocno przeciąga swoją zmianę opon, albo tak po prostu to wynika z jego strategii, jedzie na twardych oponach, mamy przerwanie wyścigu, cała stawka jest już zbita, stracił całą przewagę wynikającą z tego pierwszego, dłuższego przejazdu i faktu, że inni już zjechali i swoją zmianę, swój pit stop musi wykonać już w warunkach wyścigowych, ale kiedy cała stawka jest z powrotem zbita, cała ta wypracowana przez niego przewaga po prostu znika, więc zawsze będą jakieś sytuacje. Pamiętam w Walencji przecież kiedyś był wyścig, gdzie Hamilton dostał karę za wyprzedzanie samochodu bezpieczeństwa i ta kara absolutnie niczego nie zmieniła. Pamiętny Singapur w 2008 roku, kiedy Nico Rosberg i Robert Kubica zjechali do zamkniętej alei serwisowej, bo musieli zatankować samochody i później z kolejności momentu ogłaszania kar i tego werdyktu sędziowskiego okazało się, że Robert stracił mnóstwo pozycji, a Rosberg dojechał na podium, bo ta kara za takie samo przewinienie, tylko ogłoszona w innym momencie,
wprowadzi diametralną różnicę pomiędzy ich wynikami wyścigu. Więc tak naprawdę nigdy nikt nie będzie zadowolony, niestety. I przepisy są, jakie są. Ważne jest to, żeby je stosować cały czas w taki sam sposób, żeby była powtarzalność tych werdyktów i w konkretnych sytuacjach na tyle, na ile da się je porównywać, żeby kary za dane przewinienia też były podobne. To chyba tyle, jeśli chodzi o temat związany z sędziowaniem i z karą dla Lewisa Hamiltona i Antonio Giovinazziego. Przypominam, on też taką karę dostał. A w kolejnym odcinku zajmiemy się ogólnie całym wyścigiem i tym, jak Formuła 1 może i powinna wyglądać. Dzięki serdeczne za to spotkanie i do usłyszenia.